Witam serdecznie moich gości, Łukasz Jasiński, Honor. Witam. Łukasz, zacznę od tyłu. Próbowaliście dzisiaj zmiany w postaci wejścia zawodnika ofensywnego, bramkarza. Nie wyszło. Trudna to sztuka, nie? No trudna. Nie wyszło nam. Próbujemy. Myślę, że się tego nauczymy. Trzeba to spróbować na treningu i może się udać. Nerwy. No kiedy, jak nie teraz? Tak naprawdę nie macie nic do stracenia. Oczywiście, nie mieliśmy do stracenia, taka padła decyzja szybko, spontanicznie, tam zmiana koszulki, no i jedziemy. To się może przydać w przyszłości, ja wiem, że myślicie o Suffix Lidze Orlika, ale teraz jesteśmy na LK Lidze Futsalu, dzisiaj przegrywacie z Walczyk Optyk 2. Fajny mecz, ale dlaczego przegrywacie? Dlaczego przegrywamy? To jest dobre pytanie, myślę, że to za chwileczkę przedyskutujemy tu w szatni, ale po prostu no byli lepsi, no wygrywa jednak ten lepszy, no troszkę tam szczęścia pozabrakło, no co mamy, to nie wykorzystujemy, nasza wina. Ale taka piłka. Ten sezon można powiedzieć, że jest dobry dla Honora. Co prawda nie ma pierwszej piątki, wiem, że to był wasz cel. Ale w perspektywie tych 11 kolejek za nami, chyba to nie jest zły sezon. Nie jest. No gdzieś człowiek, my gdzieś myśleliśmy o tej pierwszej piątce. Nie wyszło, widać, że to jest jednak dla chłopaków tutaj wybieganych. Troszkę nam tam chyba szczęścia brakło, żebyśmy weszli. Ślizgnęliśmy się na maksa, ale nie wchodzi się za ładne buty, za byle jakie granie, tylko trzeba grać i jechać. No. Jeżeli chodzi o rywala, coś możesz powiedzieć, Walczyku? Nie, fajnie, chłopaki tu równo. Myślę, że taki równy mecz. Oddawaliśmy tutaj piłkę za piłkę. No końcówka, no wpadła nam tam bramka, tu nieporozumienie w obronie, nie ustawiliśmy się. Ale no fajnie by było remis, no jest jak jest. Dostaliśmy tą jeszcze jedną. Sytuacja w waszej, w tej rundzie, drugiej rundzie spadkowej wygląda w ten sposób, że powiedzmy nie ma czwartej ligi, trzeciej tak zwanej u mnie, trzeciej jeżeli chodzi o słownictwo. Więc co, będziecie teraz próbować nowych zagrań, taktyki, coś próbować urozmaicić tą grę? Bo jakby nie patrzeć, póki co spadek wam nie grozi, chyba że powstanie nowa liga. No oczywiście, no myślę, że nie, spokojnie, to mierzymy troszeczkę wyżej, także oby było to pierwsze miejsce w tej drugiej części, zobaczymy jak będzie, fajnie by było mieć więcej punktów w tej drugiej grupie niż ostatnia drużyna w pierwszej grupie. Dziękuję za wiedzę. Dzięki.